Ulicami Sosnowca przeszedł błękitny marsz. Celem akcji jest podnoszenie świadomości na temat autyzmu. W Polsce jedno dziecko na 100 ma zdiagnozowany autyzm. Gościem honorowym imprezy był aktor Paweł Burczyk, ambasador kampanii społecznej Oswoić Autyzm. Fatima Orlińska. Setki błękitnych balonów, transparentów odciśniętych na papierze dłoni i tyle samo uśmiechów. Tak wyglądały dziś ulice Sosnowca, którymi uczniowie z rodzicami i opiekunami przeszli w tradycyjnym już marszu, by okazać wsparcie rówieśnikom z autyzmem. Ale nie o samą solidarność chodzi, bo by zacząć akceptować osoby w spektrum, konieczna jest świadomość. O tym mówił dziś gość honorowy marszu Paweł Burczyk, aktor, ambasador akcji Oswoić Autyzm, a przede wszystkim ojciec dorosłej już autystycznej córki. Jeździmy po to, żeby udowodnić, że taka nasza tajemnicza terapia działa cuda, wiecie, bo są różne terapie, terapia ręki, terapia logopedyczna, terapia taka. Wiktoria prawie do 6 roku życia nie mówiła, nie było kontaktu, no wszystkie te cechy takie autystyczne. Natomiast w momencie, kiedy zaakceptowaliśmy tę dziwność i pokochaliśmy bezwarunkową miłością w tym momencie, czyli z taką zgodą ze sobą i zgodą na świat, zgodą na to, co jest, to nagle zaczęły się dziać cuda. Terapia miłością jest najlepszą terapią dla dzieci autystycznych. Zaakceptuj, pokochaj i będą się działy cuda. Sosnowiecki Błękitny Marsz organizowany jest już od 10 lat z inicjatywy polonistki, pedagog Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu. Koordynatorka akcji przyznaje, że lata te zauważalnie zmieniły podejście młodych ludzi do rówieśników w spektrum autyzmu, a elementem wspólnej socjalizacji są m.in. zintegrowane zajęcia. One chodzą do szkół ogólnodostępnych, więc my na co dzień rozmawiamy z takimi rodzicami, wiemy, z jakimi trudnościami oni się borykają, stąd też taka inicjatywa. Niektóre możemy od razu zdiagnozować, a niektóre dzieci przychodzą już do nas i rozpoczynają naukę, już wiedząc, że mają zdiagnozowany autyzm. Częściej uczymy dzieci w ogólnodostępnej szkole z zespołem Aspergera. Natomiast no, z trudnościami większymi dzieci uczęszczają do szkół specjalnych. Dzieci mają dostosowania na podstawie opinii, które otrzymujemy i są po prostu, pracują z nauczycielem. Często mają zajęcia dodatkowe, indywidualne, ale są w ogólnych dostępnych klasach. Często mają pomoc nauczyciela wspomagającego. We wtorkowym marszu udział wzięły setki uczniów ze szkół z całego Sosnowca. Pośród nich znaleźli się również ci młodsi przedszkolaki. Chcieliśmy wesprzeć osoby, które cierpią na spektrum autyzmu, żeby zwrócić uwagę na ten problem, że takie osoby są wśród nas. My rozmawiamy w ogóle o autyzmie, no ale nie wskazujemy, które to są dzieci. Natomiast w naszej grupie też są takie dzieci. I warto pamiętać, że te dzieci z autyzmem nie są chore. To zaburzenie neurologiczne, które w dużym stopniu odbija się na funkcjonowaniu człowieka.